Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Tak jak powiedziała Monika Wolińska z okazji Mistrzostw Polski w ping-pongu. Rzeczywiście już pod koniec listopada odbędą się kolejne już Mistrzostwa Polski, ale pierwszy raz tutaj w Solcu Kujawskim. Ja za chwilkę o tym powiem, dlaczego tak się stało. Ale najpierw powiem kilka zdań o samej dyscyplinie, czyli o ping-pongu. Ping-pong jest dyscypliną młodą. Wyrósł z tenisa stołowego, natomiast w tej chwili jest już samodzielną dyscypliną sportu, w której są organizowane Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Również inne kraje organizują swoje mistrzostwa krajowe. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z mistrzostwami krajowymi w prawie 30 krajach na całym świecie. I z tych 30 krajów później zostali wyłonieni z zawodnicy, którzy wzięli udział w Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Londynie w tym roku. Sam ping-pong jest dyscypliną, która zdobywa coraz szersze grono fanów. Coraz więcej osób uprawia tę dyscyplinę, coraz więcej osób gra w ping-ponga. Między innymi dlatego, że ping-pong jest dyscypliną widowiskową, jest dyscypliną dającą możliwości rywalizacji również zawodnikom, którzy są mniej zaawansowani technicznie. Ping-pong powstał jako antidotum na skomplikowanie tenisa stołowego, ponieważ tenis stołowy jest, my również w tenisa stołowego gramy, to o tym będziemy mówić i będziemy podkreślać w trakcie tej konferencji, że ping-pong nie powstał w opozycji do tenisa stołowego, tylko jako dopełnienie tenisa stołowego, jako dyscyplina, która ma z tenisem stołowym współpracować i się uzupełniać. W ping-ponga grają ludzie w bardzo różnym wieku, wszystkich, właśnie tak jak wspomniałem, narodowości, kobiety, mężczyźni. Nasz turniej, czyli nasze Mistrzostwa Polski, to jest turniej otwarty. Na poprzednich Mistrzostwach Polskich, które organizowaliśmy w Warszawie, wzięło udział ponad setka uczestników. Najmłodszy uczestnik Mistrzostw Polski miał 16 lat, najstarszy 80, także rozpiętość wiekowa była bardzo duża. Brały udział w Mistrzostwach Polski również kobiety. Tak jak mówiłem, turniej ma charakter otwarty. Kilka słów o historii ping-ponga. W 2011 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada. Od 2013 roku Mistrzostwa Świata w ping-pongu odbywają się w Londynie. Ta edycja Mistrzostw Polski to są eliminacje do Mistrzostw Świata w Londynie również, które odbędą się pod koniec stycznia przyszłego roku. Dwójka najlepszych zawodników z naszych Mistrzostw Polski awansuje do Mistrzostw Świata, tak jak to miało miejsce na poprzednich Mistrzostwach, kiedy zwycięzcą został Filip Młynarski, a drugie miejsce zajął siedzący obok mnie Zbigniew Leszczyński. Co ciekawe, w poprzednim roku na Mistrzostwach Świata, jak również w jeszcze poprzedniej edycji Mistrzostw Świata, mistrzem świata został Andrew Bagley. To jest Brytyjczyk, który gra również w tenisa stołowego. To o tym również będziemy mówić, że zawodnicy ping-ponga są często zawodnikami tenisa stołowego, chociaż nie zawsze. Bagley na poprzednich Mistrzostwach Świata został zwycięzcą, a na co dzień gra w Superlidze tenisa stołowego, zresztą w zespole z Bydgoszczy, ale o tym pan Zbigniew Leszczyński pewnie będzie mógł więcej powiedzieć. Ping-pong tym się różni od tenisa stołowego, że gramy specjalną, charakterystyczną niebieską deską. Tutaj te deski leżą przed nami, ja mogę jedną z nich zaprezentować Państwu. To jest drewniana deska, ma prosty uchwyt i zamiast tradycyjnych w tenisie stołowym okładzin ma z obu stron drobnoziarnisty papier ścierny. To umożliwia dłuższe wymiany i mniejszy poziom skomplikowania gry pod kątem rotacji, ponieważ bolączką medialną współczesnego tenisa stołowego jest to, że jest on niezrozumiały dla postronnych widzów, którzy w tenisa stołowego nie grają. Bardzo często jest tak, że oglądamy, nawet my, zawodnicy tenisa stołowego, oglądamy mecz tenisa stołowego w telewizji i nie jesteśmy w stanie do końca określić, dlaczego zawodnik zepsuł daną piłkę, ponieważ
poziom zniuansowania rotacji w profesjonalnym tenisie stołowym jest tak wysoki, że w przekazach medialnych tego często po prostu nie widać. W ping-pongu gra jest dużo bardziej przejrzysta, tak jak już wspomniałem, są dłuższe wymiany, jest to bardziej widowiskowe i to powoduje również zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Zasady gry troszeczkę się różnią od gry w tenisa stołowego, ponieważ w ping-pongu gramy do 15 punktów, do dwóch wygranych setów. Nie gramy na przewagi, czyli ten, kto zdobywa 15 punkt, wygrywa seta. Jako ciekawostka został wprowadzony tak zwany podwójny punkt. Zawodnik ma prawo do wzięcia tego podwójnego punktu raz w trakcie meczu. Zmieniamy wtedy piłkę na specjalną żółtą piłkę, którą rozgrywamy ten podwójny punkt. On jest liczony za 2 punkty. Można go skorzystać z niego do 12 punktu w danym secie. Także to on nie kończył seta, tylko powodował po jego zdobyciu pewną przewagę. Zasady naszego turnieju, bo turniej, tak jak wspomniała Monika, będzie organizowany 26-27 listopada tutaj w Solcu Kujawskim, w sobotę i w niedzielę. Turniej ma, tak jak już wspomniałem, charakter otwarty. Każdy może się do niego zapisać. Zapisy organizowane są przez stronę internetową www.mistrzostwopolski.com.pl. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju. Sobota będzie miała charakter eliminacyjny. Wszyscy uczestnicy, którzy się zgłoszą w sobotę, będą walczyli o dostanie się do najlepszej 64 mistrzostw. Ta najlepsza 64 będzie grała w niedzielę systemem identycznym jak na Mistrzostwach Świata, czyli systemem najpierw grupowym, a później najlepsze osoby, najlepsi zawodnicy z danych grup awansują do systemu pucharowego i następnie przegrany będzie odpadał aż do wyłonienia dwóch najlepszych zawodników. System rozgrywek sobotni zostanie dostosowany do liczby uczestników. W zależności od tego, ilu uczestników się zgłosi, dobierzemy system. Najprawdopodobniej zagramy systemem grupowym, tak żeby każdy, kto weźmie udział w naszych mistrzostwach, mógł zagrać przynajmniej kilka gier. Chcemy uniknąć sytuacji znanej wielokrotnie z turniejów tenisa stołowego, gdzie zawodnik przejeżdża przez pół Polski na dany turniej, a następnie gra dwie gry i odpada. Chcielibyśmy, żeby ping-pong był dyscypliną, która daje przyjemność, daje satysfakcję, żeby każdy uczestnik miał możliwość zagrania kilku spotkań. I dlatego turniej sobotni będzie, eliminacje sobotnie będą rozgrywane w taki sposób, żeby każdy rozegrał minimum 4 mecze. O tym, że turniej jest dla każdego, mówię również w tym kontekście, że oprócz zmagań czysto sportowych będziemy starali się zorganizować przestrzeń również dla osób towarzyszących. Chcielibyśmy, żeby ping-pong był dyscypliną familijną, żeby zawodnicy i zawodniczki mogli przyjechać na taki turniej ze swoimi rodzinami. Dlatego będą specjalnie dla osób towarzyszących organizowane różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty między innymi z psychologii sportu, ale również warsztaty dotyczące tego, w jaki sposób wspierać swoich zawodników i swoje zawodniczki na co dzień w ich pasji, w ich grze, w ping-ponga czy też tenisa stołowego. Będzie specjalnie przygotowana strefa dla dzieci, więc gdyby ktoś z Państwa miał ochotę przyjechać ze swoimi pociechami, to również serdecznie zapraszamy. Będą wyznaczone osoby do opieki i również w tej strefie dziecięcej będziemy mieli pomysły na aktywizację dzieci pod kątem sportowym, ale nie tylko. Piękno ping-ponga, proszę Państwa, polega na tym, że w ping-pongu w przeciwieństwie do innych sportów technicznych naprawdę jest tak, że każdy ma szansę wygrać. I mamy przykład z poprzednich Mistrzostw Polski, kiedy jedna z zawodniczek, jak sama mówiła, trenując 3 miesiące, dosłownie 3 miesiące przygotowując się do tych Mistrzostw Polski, jak równa z równym prowadziła walkę z zawodnikiem pierwszoligowym, który zresztą później przeszedł przez eliminację i wystartował w Mistrzostwach Świata. Urywała mu sety, w poszczególnych setach toczyła wyrównaną walkę. To się działo właściwie na całych zeszłorocznych mistrzostwach. Było mnóstwo niespodzianek i tutaj też na takie liczymy, bo to podkreśla
ten właśnie uniwersalny charakter ping-ponga jako dyscypliny sportu. No i proszę Państwa, bardzo nam zależy na tym, żeby ping-pong był popularyzowany nie tylko przez Mistrzostwo Polski czy Mistrzostwo Świata, ale również przez wiele różnych turniejów, które są już w tej chwili organizowane na terenie całej Polski. Doszły nas słuchy o Mistrzostwach Wielkopolski. Dobrze pamiętam, w których pan Zbigniew Leszczyński brał udział i też być może o tym kilka zdań powie. Doszło nas bardzo dużo osób o różnych turniejach, pomniejszych turniejach, które organizowali pasjonaci ping-ponga w różnych częściach Polski i to nas bardzo cieszy, bardzo nam na tym zależy. I na koniec obiecałem jeszcze, że powiem parę zdań o tym, dlaczego Mistrzostwa Polski zostały przeniesione tutaj do Solca Kujawskiego. Jest to niejaki ukłon w stronę środowiska tutejszego ping-pongowego, ponieważ bardzo dużo dobrego słyszeliśmy o ping-pongu w województwie kujawsko-pomorskim. Słyszeliśmy o tym, że bardzo wiele osób, zresztą nie tylko słyszeliśmy, widzieliśmy również zawodników i zawodniczki z tego rejonu na naszych poprzednich Mistrzostwach Polski i zdecydowaliśmy się przenieść w tym roku Mistrzostwa Polski do Solca Kujawskiego, żeby pokazać, jak ten rejon potrafi się aktywizować i popularyzować ping-ponga. Ostatnie zdanie ode mnie na tym etapie, proszę Państwa, po konferencji, po dzisiejszej konferencji prasowej wydamy specjalny komunikat organizacyjny, który będzie zbierał to wszystko, o czym dzisiaj mówimy i on jutro zostanie rozesłany do wszystkich Państwa w formie mailowej, tak żeby mogli się Państwo zapoznać ze szczegółami zasad naszych Mistrzostw Polski. Dziękuję bardzo. Teraz zaprosimy do krótkiej wypowiedzi panu Zbigniewa. No tutaj z mojej strony no to już mało mogę co dopowiedzieć, no bo Marek już tutaj dosyć szczegółowo opisał tutaj całe działanie i całą tą dyscyplinę, która tak jak powiedział, zaczyna interesować coraz więcej też tenisistów stołowych, z czego no ja jestem na pewno tego przykładem, bo w tym roku będę miał 30 lat grania w tenisa stołowego. Też w przyszłym roku będę próbował zrobić jakiś taki turniej z tej okazji. Ale też wciągnął mnie ten ping-pong, gdzie jadę na Mistrzostwa Polski. Ja tą rakietkę miałem 3 dni w ręku. Nie? I jechałem tam głównie po to, bo był też równolegle Proton w Warszawie. Mówię, no to jak już jestem, no to pojadę zagrać w ping-ponga i się okazało, że doszedłem do finału i przegrałem ten finał głównie ze sobą, bo się miałem siły, żeby dalej kontynuować tę grę, bo grałem, jeżeli pamiętam, 17 spotkań w jeden dzień, gdzie na proturze zawodowcy grają maksymalnie 3. Także tutaj trochę przesadziliśmy wtedy. Tak. I tutaj no po tych zawodach zacząłem coraz bardziej się tym interesować, coraz bardziej się do tego przymierzać. Pojechałem też na Mistrzostwa Świata, gdzie już trenowałem wcześniej około 1,5 miesiąca. Udało mi się zająć jak do tej pory najwyższe miejsce, kiedykolwiek zajął polski zawodnik. I no to też pokazuje, że jest to fajna dyscyplina, która może przyciągnąć naprawdę dużo tenisistów stołowych, z tym, że no mówię, no trzeba trochę też poświęcić czasu temu, żeby dopasować się do tej gry, bo im bardziej, wydaje mi się, im bardziej się gra stylem tenisa stołowego, tym się gra gorzej w ping-ponga. Także to idzie jak gdyby w parze, ale nie do końca, bo wszystko trzeba jakoś inaczej poukładać na rękę i chyba szybko złapałem tego bakcyla, jak to ułożyć, że udało mi się tak szybko to jakoś połapać, że osiągnąłem taki wynik w Warszawie zresztą. No ale teraz już będąc na Mistrzostwach Polski w Wielkopolsce, gdzie słyszałem, że tam zawodnicy się przygotowywali od miesiąca czasu, zamknęli halę tenisistom stołowym, że tak powiem, i zgrali tylko tą niebieską rakietką i poziom tych mistrzostw był naprawdę zaskakująco wysoki, bo ja przyjechałem wtedy już jako 9. zawodnik na świecie, a miałem tam naprawdę już spore kłopoty, żeby wygrać ten turniej, no udało mi się to. Ale nie przyszło mi to na pewno łatwo. Dlatego teraz też myślę, że te mistrzostwa, to poziom tego ping-ponga na pewno będzie
dużo wyższy i też no, będzie też dla mnie poprzeczka wyżej postawiona, bo mówię, też muszę zacząć to grać, bo nie ukrywam, że trochę miałem innych obowiązków i tak tą rakietkę odstawiłem, a też w tym roku przeszedłem już w roli weterana tenisisty stołowego i też jeżdżę na te turnieje weteranów, no i muszę grać i w to, a mówię, niekoniecznie zawsze to idzie w parze, także no zobaczymy, co będzie. No, będę się starał powalczyć, żeby drugi raz pojechać do tego Londynu i tutaj reprezentować Polskę, zobaczymy, no ale na dzisiaj to na pewno czeka mnie bardzo ciężka droga i muszę zrobić wszystko, żeby dojść chociaż do tego poziomu, który był w zeszłym roku. To zapewni mi na pewno jakąś rywalizację, ale czy sukces? Zobaczymy. Wszystko przed nami. No to dziękujemy bardzo. Teraz Państwa bym zachęciła do pytań. Ja miałbym pytanie do Pana Zbigniewa Leszczyńskiego. Może tak jakby tak laikowi, jakby Pan wytłumaczył. No jakie są różnice między grą ping-ponga a tenisa stołowego? Nie wiem, gdzieś może trzeba więcej siły wkładać, gdzieś mniej. Bardziej postarać się o rotację piłeczki, jak to wygląda? Tak z punktu widzenia? Tak, w tenisie stołowym przy niedokładnym ustawieniu, bo tak się mówi, że gra się ręką, ale w tenisa stołowego wygrywa się nogami. Ustawienie nóg, ustawienie ciała, ręka to jest ostatni motyw, element, który można gdzieś doprecyzować, ale głównie to zależy od całego ustawienia. I w tenisie stołowym nawet jak się człowiek nie ustawi za dobrze, to może to zniwelować rakietką. Bardziej podkręcić, nadgarstkiem zagrać, cokolwiek można w razie czego się wybronić. Ping-ponga przy złym ustawieniu na nogach już nie ma tego handicapu właśnie rakiety, którą można gdzieś mocniej, można przyciąć, można wrzucić na stół. Tutaj do każdej piłki trzeba podejść perfekcyjnie ustawiony, perfekcyjnie przygotowany, bo tu każda piłka tak naprawdę na powierzchni tego papieru ściernego leci inaczej. I tu jeżeli jeden jakiś niuans, jedno zawahanie, to tutaj już nie ma, że tak powiem, obrony. I na pewno grając w ping-ponga, w tenisa stołowego, to również ostatnio rozmawialiśmy z Andrew Bagrin, bo to jest też mój zawodnik w Superlidze tenisa stołowego i doszliśmy do wniosku, grając parę spotkań ze sobą w ping-ponga, że na pewno tracimy więcej energii, więcej siły jak w tenisa stołowego, bo mówię, tutaj do każdej piłki trzeba grać maksymalnie z dużą siłą, do każdej piłki trzeba doskoczyć i ustawić, także jest to naprawdę ciężki sport i tutaj tak jak już tutaj Marek powiedział, że niweluje tą różnicę i mówię, z zawodnikami, którzy grają w Superlidze tenisa stołowego, ja tą rakietką grając do 15 wygrywałem na 10-0, gdzie jest to niemożliwe po odwróceniu sytuacji z Chińczykiem, który grał w zeszłym roku u mnie w klubie, wygrałem 15-13, dając mu 10-0 na starcie. Także tutaj, jeżeli ktoś nie odbije ani razu, no to będzie miał na pewno spory problem, żeby to szybko jakoś tutaj doprowadzić do takiego jakiegoś poziomu. Ale na pewno jest to ciekawy sport, bo tutaj jak ktoś podbija z 2 tygodnie, może nawiązać walkę z zawodnikiem, który gra przez 10 lat w tenisa stołowego. Ja mam takie pytanie. Czy rotacja dzięki gumie jest wysoka, bo tutaj nie bardzo można tyle rotacji uzyskać, nie? To prawda, to jest pytanie do Pana Zbyszka, czy do Pana? Tak, do Pana Zbyszka. Proszę. Tak, tutaj nie wiem, no to rotacje, jeżeli porównując do okładzin takich no, najbardziej rotacyjnych, tych chińskich i przyrównać do tego ten papier ścierny, no to jest może 1% tego, który można nadać, czyli praktycznie jej nie ma. Chociaż właśnie w tych takich niuansach... Czyli decyduje kąt rakietki. Kąt rakietki, siła uderzenia, wyczucie dystansu, no jest to mówię, no dużo czynników musi wpłynąć, żeby zagrać kilkukrotnie na stół. Nie? Chociaż przy złapaniu tego ruchu, no to potem jest to łatwe i na pewno na tych zawodach będziemy mogli śledzić bardzo długie wymiany. To nie będzie tak, że w ping-pongu nie ma czegoś takiego, że się zaserwuje i jest koniec akcji.
tutaj się zaserwuje i mało kto nie odbierze tego serwisu, bo tutaj nie ma takiego ryzyka. A w tenisie stołowym, ja grając jako zawodnik, mając swój sprzęt, no to zagram 10 serwisów jakiemuś przeciwnikowi, który nie miał kontaktu z tenisem stołowym, no to on żadnego nie odbierze. To nie ma szans żadnych. Także tutaj, a tu mogę zagrać 10 razy, on może 10 razy odebrać. Dziękuję za obszerne wyjaśnienie. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz do tego dopowiem. Na oficjalnej stronie Mistrzostw Świata w Pingpongu znajdziemy informację, że analizy wideo rotacji piłki po zagraniu wykazały, że niebieska deska nadaje mniej więcej 2% rotacji takiej, którą uzyskujemy w tenisie stołowym przy okazji okładzin. Taka jest oficjalna informacja ze strony Mistrzostw Świata w Pingpongu. 2% rotacji. Jeszcze mam pytanie odnośnie zapisów. Do jaki jest termin ostateczny? Parę dni pewnie przed zawodami, tak? Czy my zdecydowaliśmy, nauczeni poprzednim doświadczeniem, ja odpowiem, że termin zapisów jest do czwartku, do końca dnia, ponieważ mieliśmy na poprzednich mistrzostwach, daliśmy ten termin dużo wcześniej i okazało się, że bardzo wielu zawodników decydowało się na ostatnią chwilę. My się staraliśmy iść im na rękę i dlatego teraz wyznaczyliśmy termin. To będzie w komunikacie organizacyjnym jutro rozesłanym. Do czwartku, do północy można się zgłaszać do Mistrzostw Polski. Ostatniego tygodnia przed zawodami. Tak jest. To będzie 24. Tak jest. Do 24 listopada do końca dnia.